Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale, chodzi po mnie mrówka, mam nadzieję, że mnie nie ugryzie. Czekajcie, dobra, zwaliłem ją. Słuchajcie moi kochani, z racji tego, że dzisiaj jest ostatni dzień mojego urlopu, zostało mi ostatnich parę godzin wolnego, postanowiłem, że nagram dla was vloga. Ktoś mi kiedyś pisał na YouTubie w dyskusji, że chciałby zobaczyć, jak wygląda Wolsztyn. Miałem co prawda 4 tygodnie wolnego, ale nie miałem czasu, albo inaczej, nie chciało mi się nagrywać tego vloga, dlatego postanowiłem, że w tych ostatnich godzinach pokażę wam, jak on wygląda. Co prawda nie pokażę wam, jak wygląda cały Wolsztyn, bo żeby przejść całe miasto dookoła, zajęłoby mi to, jeżeli chodzi o przejście, z 2 godziny. Jeżeli chodzi o pokazanie wszystkich atrakcji turystycznych i tak dalej, zajęłoby to o wiele więcej. Dlatego postanowiłem, że podzielę to na kilka odcinków, na kilka vlogów. A w dzisiejszym odcinku no, pokażę wam najbliższe okolice mojego miejsca zamieszkania. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze. Tak więc zapraszam was na małą wycieczkę. Znajdujemy się na ulicy Poniatowskiego, przed chwileczką mogliście na przebitce zobaczyć, zresztą po lewej stronie znajduje się Sąd Rejonowy w Wolsztynie, a tutaj po lewej stronie znajduje się Liceum imienia Marii Chwist-Płodowskiej. Jest to liceum ogólnokształcące, budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku, a za czasów II wojny światowej, kiedy Wolsztyn był okupowany przez Niemcy, budynek ten służył jako centrum kształcenia nauczycieli dla Niemców. Tak przynajmniej mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem do końca pewien. Nie jestem jakimś tam historykiem, tyle udało mi się wyczytać z Google. Aczkolwiek historia jest naprawdę bogata, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące. Jak możecie zauważyć, na terenie liceum powstał Orlik, czyli boisko wielofunkcyjne. Tam dalej można pograć w kosza, tutaj można pograć w piłkę. Boisko powstało w 2012 roku. Wcześniej ta płyta cała tutaj była pokryta, jakby to powiedzieć, asfaltem. No, taką nawierzchnią asfaltową i było tylko przystosowane do gry w koszykówkę. Teraz można zagrać tutaj w piłkę nożną, tam dalej w koszykówkę, w tenisa, jakby ktoś chciał. Tak więc dzieciaki mają naprawdę atrakcje. Byłem sprawdzić, obiekt jest aktualnie zamknięty, mamy wakacje. Szkoda, naprawdę szkoda, kiedyś nie było całego tego ogrodzenia. Boisko było dostępne 24 godziny na dobę, no ale cóż, obiekt jest monitorowany, no i jest ogrodzony siatką. My udajemy się prosto, za chwilę zobaczycie hotel Kaukaska, który znajduje się naprzeciwko, dokładnie w tamtym miejscu, a my udamy się tak naprawdę na prawą stronę, czyli na ulicę Bohaterów Bielnika. Tutaj mamy hotel Kaukaska, gdzie między innymi odbywają się stypy, wesela i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po lewej i prawej stronie przepływa rzeka Dojca, łącząca tak naprawdę dwa jeziora. Jezioro Wolsztyńskie, które znajduje się po prawej stronie, i jezioro Berzyńskie, które znajduje się po lewej stronie. My się dzisiaj udamy na jezioro Wolsztyńskie, ale tak naprawdę przed chwileczką wtedy przejeżdżała straż pożarna. Jest pożar trawy na ulicy Kiełpińskiej, za chwilę się będziemy do niej zbliżać, tak więc może uda nam się trafić na fajną akcję. Znajduje się na ulicy Bohaterów Bielnika. Po lewej stronie jest ulica Kiełpińska, gdzie pojechała właśnie straż pożarna. Myślę, że tam się udamy i zobaczymy, co się tak naprawdę dzieje. Ja dostałem tutaj info od chłopaków, że pali się jakaś trawa, ale ja myślę, że jest to warte zweryfikowania. Idę ulicą Kiełpińską, jestem troszeczkę zmachany, bo przez pewien kawałek biegłem. Jeszcze kuzynka mnie zaczepiła, bo szła po drodze z psem na spacer. Pytała się, co się dzieje, bo też widziała straż pożarną. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Co najciekawsze, opuszczamy Wolsztyn i wchodzimy do Niałka Wielkiego. Nie mam zielonego pojęcia, czy tędy jechała straż pożarna, czy nie. Tak patrzę na asfalt. Co prawda widać jakieś krople wody, ale nie wiem, czy to od wozu strażackiego, czy nie. Tam jacyś ludzie na rowerach jeżdżą, ale tak czy inaczej udam się w tamtą stronę, najwyżej się troszeczkę cofnę. Okej, widać, że tam w oddali się pali już światło, czyli tam pojechał wóz strażacki, jest to naprawdę dosyć daleko z tego miejsca, gdzie ja jestem. I iść tam z buta, no może trochę zająć. A z racji tego, że zaczyna robić się ciemniej na dworze, zastanawiam się, czy iść jednak w tamto miejsce, czy może po prostu się cofnąć
i pokazać wam to, co wam chcę dzisiaj pokazać, bo zanim ja tam dojdę, to zrobi się naprawdę już ciemno. Jednak się wracam. Dymu za dużego z daleka nie widać, a ja co prawda mam tylko taką malutką latarkę LED-ową, żeby oświetlić sobie teren i cokolwiek wam pokazać. No nie jest to zbyt fajna latarka. To jest bardziej taki breloczek mały. Dlatego ja się cofam na ulicę Bohaterów Bielnika i pójdziemy sobie w stronę skansenu, w stronę stadionu, potem wzdłuż jeziora, no i będę zbierał się do domu. No i powróciliśmy na ulicę Bohaterów Bielnika. Co prawda za chwilę z niej wychodzę, idę właśnie trasą na Chorzemin, ale to dlatego, że po lewej stronie znajduje się stadion miejski, po prawej stronie znajduje się skansen budownictwa ludowego. Słyszę jakieś dźwięki. Zastanawiam się, czy nie ma tam żadnej imprezy w tym momencie, ale tak słychać, jakby grała gdzieś ta muzyka. Jak tam dojdę, przekonamy się. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, na skansen nie będę w dzisiejszym odcinku wchodził. Udamy się tam w innym odcinku. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Wejściówka nie jest droga. Chyba złoty 50 albo 2 złote kosztuje. Tak więc... A warto zwiedzić to miejsce, bo naprawdę fajne rzeczy można tam obejrzeć. Dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A ja właśnie wchodzę na mostek, pod którym znajdują się tory kolejowe. Mamy tory kolejowe. Tam na wprost znajduje się dworzec kolejowy w Olsztyna, a w drugą stronę, w tamtą stronę jechalibyśmy na Zbąszyn. A przed nami widać już jeden budynek ze skansenu, a zaraz tutaj po lewej stronie znajduje się stadion. A my, kiedy wam już to pokażę, udamy się drogą powrotną. Myślę, że tędy jest to szlak żurawi w Olsztynie, ale jeszcze zahaczymy o jeden pomnik. Tam znajduje się stary młyn, do którego też można wejść i z tego co pamiętam da się chyba nim obracać. Jeżeli chodzi o prawą stronę, to gdzieś tam znajduje się zagroda, gdzie pasą się owieczki i kozy i też można je nakarmić i pogłaskać przy okazji. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o skansen. Po drugiej stronie zaś znajduje się stadion miejski, Osir tak zwany. Możemy przejść sobie na drugą stronę i pokażę wam to przez siatkę, jak to wygląda. Już nie będę tam wchodził, bo robi się naprawdę ciemno. Ale mamy tutaj stadion. Mamy też swoją drużynę lokalną, Grom w Olsztyn się nazywa. Niestety nie śledzę ich meczy, nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o lokalną piłkę nożną. Tak więc no nie jestem wam nic w stanie więcej powiedzieć o tej drużynie. Aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze grają i osiągają spore, fajne wyniki. No i schodzimy na szlak żurawi. Czyli udajemy się w stronę Parku Miejskiego. Mamy ulicę Bohaterów Bielnika, ale robi się już naprawdę, naprawdę ciemno. Nie wiem, czy za chwilę nie będę potrzebował swojego breloka do oświetlania terenu. Moglibyśmy udać się tamtędy, ale ja myślę, że udamy się tędy, ponieważ tak jak powiedziałem, chcę wam pokazać jeszcze pewien pomnik,
a jaki zobaczycie na miejscu. Tylko poczekajcie, bo robi się naprawdę ciemno, a ja mam gdzieś ten bryłok w kieszeni. O, znalazłem. Czy coś widać? No kurde, no nie za wiele. Ale myślę, że na trochę nam starczy, żeby oświetlić chociaż jakieś drzewko. Co prawda, punktowe oświetlenie, ale myślę, że wystarczy. Będziemy mogli się poczuć troszeczkę jak w horrorze Blair Witch Project. No i dotarliśmy pod sam pomnik. Spójrzcie, jak on wygląda. Troszeczkę wam postaram się oświetlić. Kurde, komary gryzą mnie po nodze. Okej. No i tutaj mamy krzyż. Prawdopodobnie, o ile dobrze myślę, ten pomnik powstał, aby uczcić śmierć 11 niewinnych ludzi, którzy zostali zabici w tym miejscu przez Niemców. W dniu 7 listopada 1939 roku zostali w tym miejscu niewinnie rozstrzelani przez hitlerowskich zbrodniarzy Kazimierz Dera, Edward Gaweł, Jan Matysik, Piotr Nowak, Władysław Nowak, Jan Piechowiak, Władysław Siuta, Edward Stachowiak, Brunon Stróżyk, Franciszek Szczepański, Jan Tomysek. Zginęliby, Polska żyła. Dokładnie, tak jak powiedziałem, w tym miejscu zostali niewinnie rozstrzelani polscy obywatele przez niemieckich hitlerowców. Smutne miejsce. Ale przy okazji, jak już się znajdujemy w tym miejscu, poczekajcie, ja sobie odpalę swoją latarkę, bo naprawdę nic nie widać. Może złapie mi tutaj ostrość. No i to tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Zbliża się godzina 21:30. Jak możecie zauważyć, na dworze już jest ciemno, a za mną znajduje się Molo Wolsztyńskie. No i zrobiło się naprawdę mega, mega ciemno. Nie wiem, czy jestem cokolwiek wam w stanie jeszcze w dzisiejszym odcinku wam pokazać, ale znajduje się po środku lasu, że tak powiem. Jest mega ciemno. Jestem tutaj całkiem sam. Tak nasłuchuję, czy nie słychać żadnych kroków, ponieważ nie widzę, co znajduje się przede mną i nie widzę, co znajduje się za mną. Ja mam jedynie tą latareczkę, ten bryloczek. Myślę, że w jakiś sposób oświetli mi to drogę, aczkolwiek zobaczcie, no, zasięgu nie ma to dalekiego. Jeżeli chodzi o drzewa, no to też za dużo tutaj nie widać. Ale jest naprawdę creepy. Oprócz tego, że gryzą mnie strasznie komary, co prawda udajemy się teraz szlakiem żurawim, czyli jest to szlak uczęszczany przez ludzi, a nie jakieś tam nie wiadomo co. Tak więc mogę czuć się w miarę bezpiecznie, jeżeli chodzi o jakiś atak zwierzyny. Nie, ale wydaje mi się, że wycieczka na dzień dzisiejszy całkiem spoko. Fajnie, że troszeczkę się pospacerowało. Będzie mi się na pewno lepiej spało. Ale okej. Za chwilę będziemy też przechodzili przez taki fajny zielony mostek, który przepływa nad tą samą rzeką, którą pokazywałem wam wcześniej, tylko jest zdecydowanie bliżej parku. Chciałem wam pokazać jeszcze inne elementy wzdłuż jeziora, ale naprawdę robi się już mega, mega ciemno i chyba nie będzie to miało większego sensu, bo i tak nie będzie nic widać na tym filmiku. Czyli udajemy się na zielony mostek.
No i zbliżamy się do Zielonego Mostku. Znajduje się on dokładnie 5 metrów przede mną, tak więc wchodzimy na niego. Z niego też są fajne widoczki na rzeczkę. Co prawda rzeka brudna, ale często można tutaj spotkać ci, co łowią ryby, kurde, jak oni się nazywają. Wędkarzy i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że po mojej lewej stronie znajdują się łódki. No i to tyle, moi kochani, jeżeli chodzi o tego vloga. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo za to, że nie pokazałem Wam wszystkiego tego, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, ale myślę, że ta akcja strażacka, na którą tak czy inaczej nie dotarłem, popsuła mi plany. Chciałem Wam pokazać jeszcze mosty, które znajdują się wzdłuż jeziora, ale myślę, że udamy się tam w kolejnym odcinku, kiedy będzie jaśniej na dworze, no bo na tą chwilę nie mam takiej możliwości. Nie mam zbyt mocnej latarki. A tym bryloczkiem nie da się na tyle oświetlić terenu, żeby było cokolwiek widać. Tak więc to tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Hej!